Siemanko, siemanko, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś jest dzień drugi vlogmasu. Ja oczywiście z kawusią, no, wleciały już świąteczne kubeczki. Słuchajcie, wiecie co? Ja dopiero sobie dzisiaj uświadomiłam, że ja w tym roku nie zamówiłam dla siebie żadnego kalendarza adwentowego. Jak to się stało? Nie wiem, pamiętam tylko, że się nie mogłam zdecydować na który. No i suma summarum wyszło, że nie mam żadnego. I mam taką zagwozdkę. Czy zamówić i otworzyć później sobie kilka okienek na raz, czyli podwójnie, wiecie, zawsze coś tam jest. A tym bardziej, że naprawdę lubię ten moment otwierania i zastanawiania się, co tam jest, co tam jest. Więc nie wiem, poradźcie mi, opłaca się czy się nie opłaca. Zanim doślą, to minie 2-3 dni, o ile tylko 2-3 dni, więc nie wiem. A, chciałam Wam coś pokazać. Słuchajcie, kupiłam już kilka sztuk takiego ogromnego Ferrero Rocher. To jest wielka kula czekolady i w środku jeszcze te tradycyjne malutkie Ferrero Rocher. Myślę, że to jest dobry pomysł na obdarowanie kogoś takim prezentem słodkim. Kto jeszcze to u mnie dostanie? Nie wiem, w każdym razie kupiłam kilka sztuk i kupiłam w Aldi takie, nie będę teraz jeszcze tego wyciągać. Słuchajcie, drzewka, myślałam, nie wiem jak ja patrzyłam, jest z tyłu jak byk narysowane, że są trzy sztuki połączone. Myślałam, że to jest jedno. Jeszcze mówię, Boże, kupię jeszcze drugie, zamontuję przed domem w tych donicach. No i teraz zastanawiam się, gdzie to tak naprawdę zamontuję. Czy przesunę troszkę jeszcze w jedną stronę tam pod okno, czy w tym moim niby klombiku z hortensjami. Zobaczymy. No, przemyślę to jeszcze. Sąsiad zaszalał. Później Wam pokażę, co tam się dzieje. Wracając z pracy, wczoraj też widziałam, że przy jednym domu również jest ciutnie, jak u Pana Mikołaja. No, zaszaleli, no, ale wiecie, jak to, co niektórzy mają dużo czasu, renciści, więc szaleją dla wnuków, ozdabiają, że jak przyjadą odwiedzin do dziadków, to mają dzieciaki frajdę. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony tak too much jak dla mnie, przydużo, ale każdy robi jak uważa, słuchajcie. Święta są po to, żeby robić to, na co ma się ochotę. Cóż jeszcze? Za chwilę idę gotować parę rzeczy do pracy, bo niestety muszę jechać na popołudnie, więc zobaczymy się późnym wieczorem, a może jeszcze troszkę wcześniej. Muszę zajechać do Kika, kupić, zobaczyć, czy przyszły tam bombki, bo potrzebuję trochę większych bombek. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało, bo miała być dostawa, czy przyszło to, co ja bym chciała, nie wiem, więc zobaczymy. A propos jeszcze zakupów, tutaj jak widzicie mam leginsy, je kupiłam w Rewe na stoisku Chibo. Są to leginsy termiczne. Ja po domu, słuchajcie, lubię wygodnie się ubrać, żeby mnie nigdzie nie cisnęło, więc mam nadzieję, że będę z nich zadowolona. Taka, zobaczcie, takie wytłaczane, ale po domu to mi nie przeszkadza. Przecież nigdzie w leginsach poza domem nie chodzę. Oprócz tego w Aldim również kupiłam sobie prześcieradło. Prześcieradło jak prześcieradło, ale wiecie, no, od czasu do czasu trzeba coś dokupić. Coś się rwie, coś się nie rwie, więc kupiłam sobie takie szare. Tu możecie zobaczyć również słodkości, bo zamierzam wysłać paczkę do Polski. Ja wiem, że w Polsce mamy dużo różnych bardzo dobrych, przepraszam, słodkości.
No ale jak ciotka wysyła paczkę, no to coś tam trzeba wrzucić. Ja osobiście uwielbiam te kawy z posmakiem kawy. No, moja rodzinka również. A tutaj mam takie dwie patery na ciastka, ale nie tylko muszą być na ciastka, może być na jakieś tam kanapeczki czy na coś innego. Były jeszcze w kształcie, słuchajcie, te talerze gwiazdek, ale stwierdziłam, że z gwiazdkami to jedynie co na święta, a później to już takie jest faux pas. No i kupiłam okrągłe, to jest na prezenciki. Mam nadzieję, że będą zadowoleni. Jeszcze sobie dokupię. Mi się też coś takiego przyda, tym bardziej, że to jest fajne, takie ceramiczne, a nie jakiś tam plastyk. Więc to by było, jeśli chodzi o zakupy. Oj, coś widzę, że ten dzisiejszy vlogmas to wyjdzie taki jeden wielki haul zakupowy. No ale co? Tak nieraz jest. A tu zobaczcie, jak sąsiedzi pięknie ustroili. No ta wielka gwiazda to im naprawdę wyszła. Podoba mi się. Słuchajcie, ja właśnie wróciłam z pracy i postanowiłam się do Was odezwać. No jak vlogmas, to vlogmas. Powiedziałam, że postaram się nagrywać codziennie, więc tak się stanie. Mam tutaj niby sweterek. To miał być sweterek, ale już zajrzałam, to jest taka bluza. Ten materiał taki sztucznawy. No nieważne. Potrzebowałam to na 28 listopada. Mieliśmy jechać z pracy grupą do Saarbrücken na Weihnachtsmarkt, ten świąteczny jarmark. No ale źle się czułam, więc nie pojechałam. I tak to nie przyszło na czas, dopiero dzisiaj. A postanowiliśmy, że się wszyscy ubierzemy w takie świąteczne, kiczowate, można by powiedzieć, sweterki. No i co? Przyszło dzisiaj. No jak wspomniałam, to nie jest sweterek. To jest taka bluza. Cienkie to cienkie. Coś w tym stylu. No jako sweterek miało być to takie luźne, a to teraz takie jak dla mnie... No nie wiem, no może zobaczę, jak założę, ale to takie mi się troszkę wydaje przydłuże. No nic. Na taki, wiecie, vlogmas piżamowy, luźny jeszcze, mogę to założyć i będzie mi wygodnie, jeśli będę coś tutaj w domu działać. Ale to nie miało być to, co chciałam. No trudno. Jest jak jest. Zobaczymy. A, i jeszcze co chciałam Wam pokazać. Wspomniałam wcześniej z tym koszem na drzewo, że jeszcze przyszła mi, nie wiem, taka narzuta, niby to taka kołdra z temu, oczywiście, ale nie otwierałam tego. Pozwólcie, że razem z Wami to zrobię. I były pod ręką, nie były pod ręką. Jest to ciężkie, przyznam Wam. Dobra, rzucę gdzieś tam. To zje... Boże, co to jest? A to jeszcze na poduszki. Czy to jest... A to jest jak powłoczka. Nie, to nie jest jak powłoczka. To jest powłoczka na poduszkę. Jedno. Drugie. Ale wiecie co? Ja to muszę wyprać. Bo to wszystko fruwa, zobaczcie. No, myślałam, że to jest coś innego. Ale milusie to jest, wiecie? Milusie to jest. Więc, a to jest pewnie powłoczka na taką dużą kołdrę. No dobra, tak. To jest takie duże, duże, duże i dlatego to takie ciężkie. Jest tutaj na zameczek z tyłu. To im się chwali. No, ale jak wspomniałam, wezmę to, wypiorę, żeby to, co miało zejść, znaczy wyjść,
To niech to wyjdzie. Mam nadzieję, że mi się pralka, słuchajcie, tylko nie zapcha. Bo już jestem cała w tym. Dobra. No zobaczymy. Same z siebie, o Matko Jezusowa. Dobrze, ja na tą sowę położyłam taki, słuchajcie, kocyk. Jeden tutaj, drugi tutaj, polarowy. Kupiłam kiedyś w Kiku. Właśnie z tą myślą, żeby później na sofę położyć. Żeby, nie daj Bóg, jak mnie nie ma, to pan mąż w jakichś swoich roboczych ciuchach tutaj nie przyszedł. No jak na razie przebiera się w czyste dresiki i dopiero idzie na górę, ale wiecie. Żeby nie było, że tak narzekam na męża, bo zaraz usłyszę, że sama sobie wybrałaś, a teraz jęczysz. No to nie jest aż tak z nim źle. Ma dobre serducho, ale zauważyłam, że jak tak krzyknę raz w tygodniu i konkretnie powiem, co chcę, żeby było zrobione, no to chodzi jak w zegarku, a jak nie krzyknę, no to tak, wiecie, się troszkę ślimaczy i robota nie jest zrobiona. Dobra, będę kończyć już tego vloga, ponieważ jest już późna godzina, no i jak sami wiecie, wspomniałam, że byłam w pracy, jestem troszkę zmęczona, teraz trzeba wziąć szybki prysznic. No i co? Widzimy się już jutro. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. A jutro mam w planach parę rzeczy. No, zobaczymy jutro, co to będzie. A więc dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.